Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Dziś po raz kolejny, właściwie już tak tradycyjnie, jak co półtora miesiąca czy co dwa miesiące, różnie nam to wychodzi, ale co jakiś czas łączę się z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, aby porozmawiać o tym, co dzieje się na frontach wojny w Ukrainie, o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale też o tym, jak będzie rozwijała się polska armia. O tym dziś będziemy rozmawiać. To będzie, proszę Państwa, po takie podsumowanie tego mijającego roku, ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście, że oglądacie ten kanał, za to, że subskrybujecie ten kanał. No i przede wszystkim dziękuję moim patronom. Dzięki nim ten kanał może powstawać. Dzięki nim ten kanał jest niezależny. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w tym filmie. A teraz zapraszam już Państwa do rozmowy. Ze mną jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Jak już Państwo zauważyli, tak raz na półtora miesiąca, na dwa miesiące spotykam się z panem pułkownikiem, żeby zrobić takie podsumowanie tego, co wydarzyło się na froncie w Ukrainie, ale także ostatnio w Izraelu. Dziś chciałem porozmawiać ogólnie o tym roku, bo już zbliża nam się koniec roku, święta Bożego Narodzenia, ale zanim przejdziemy do jakichś podsumowań i też do tego, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony w Polsce, o polskie wojsko, to chciałbym porozmawiać o tym, co wydarzyło się w Czechach. Panie pułkowniku, co zdarzyło się w Pradze? No, to się te informacje są ciągle gorące, więc trzeba komentować ostrożnie, bo nie wszystko się potwierdzić musi, ale z takich bardzo wstępnych, mniej lub bardziej oficjalnych informacji, bo gdzieś tam płyną też do mnie informacje, powiedzmy, z jakichś źródeł mniej oficjalnych. Mówimy o Czechu, który wszedł z karabinkiem AR-15, był wyposażonym w celownik optyczny na dach uniwersytetu i otworzył ogień, zabijając 10 osób, raniąc 25, z tego podobno 10 ciężko, przynajmniej jeszcze chwilę temu tak brzmiały informacje. Tak duża liczba ofiar wynika między innymi z tego, że policja miała problemy, żeby dotrzeć do strzelca, dlatego że budynki uniwersyteckie często mają taką dość skomplikowaną konstrukcję. Ja sam wiem ze swoich studiów, że są dobudowywane różne elementy, prawda, i tak dalej, i tam gdzieś był problem, ale nie że w samym wydarzeniu, to się ono jest tragiczne, ale ja zawsze patrzę z perspektywy swojej na to, czyli tym, czym zajmuję się nadal zawodowo, czyli kwestia bezpieczeństwa i tutaj, no patrząc na to, na przykład takie obiekty, które są szczególnie narażone na ataki, czy to będzie ten strzelec aktywny, active shooter, tak, czy inne zagrożenia, policja powinna takie obiekty znać. Czyli przynajmniej mieć wstępnie rozpoznane i one nie powinny stanowić takiej tabula rasa dla nich. Natomiast tu są ciekawe wątki, bo podobno strzelec był dość aktywny na Telegramie, czyli na tej rosyjskiej części. To się, ja bym był ostrożny, nie twierdzę, że był to wyszkolony agent specnazu, który dokonał samobójczego aktu dywersji, ale ten kontakt gdzieś był. Z tego, co wiem, on pisywał po rosyjsku te swoje manifesty takie dziwne. No z ich treści wynika, że był psychicznie chory, albo powiedzmy niestabilny, co najmniej psychicznie. Natomiast to ogólna sytuacja, którą mamy, czyli ta za granicą, taka polaryzacja postaw, nie tylko w Polsce, to się często wiąże z tym, że właśnie osoby o tej psychice niestabilnej są skłonne do właśnie takich aktów agresji. Ja ostatnio trochę się pochylam nad tym, ponieważ mam okazję prowadzić szkolenia dla
różnych podmiotów w Polsce narażonych na właśnie tego typu zagrożenia, czyli o charakterze terrorystycznym, przestępczym i tak dalej. I trzeba z taką świadomością funkcjonować, że do tego typu aktów dochodzić może z powodów różnych. A przyczyny mogą być psychiczne, polityczne, naprawdę różne. Natomiast ważne, żeby system przygotowany był na reagowanie, a przygotowanie systemu to nie tylko służby, ale i ludzie, czyli społeczeństwo. I mam okazję właśnie zajmować tym się i muszę powiedzieć, że ogólnie jak gdyby świadomość tego typu zagrożeń, czyli konieczności przygotowania się do nich w społeczeństwie polskim rośnie. Okay. Natomiast to są ciągle inicjatywy oddolne i my odgórnie słyszymy, że trzeba, tylko nadal się relatywnie niewiele w tej kwestii dzieje, bo ciągle się wydaje, że mamy jeszcze czas. A z tym czasem może być różnie. To znaczy on jest liczony w latach moim zdaniem. No tylko pytanie, ile tych lat jest, bo Polska stanie się adresatem działań rosyjskich, jestem o tym przekonany, nie tylko w sferze propagandowej, ale i w tej takiej, powiedzmy, bardziej gorącej. Niekoniecznie to będzie pełnoskalowa agresja, ale jest bardzo dużo narzędzi. Zresztą Rosja oficjalnie prezentowała jak gdyby całe instrumentarium, którego jest skłonna użyć w ramach działań hybrydowych i trzeba się bardzo mocno liczyć z tym, że one się pojawią i sam fakt tego strzelca właśnie gdzieś tam budzi zawsze taki sygnał alarmowy, bo no, Czechy są naprawdę blisko Polski. Nam się ciągle wydaje, że to gdzieś nas omija i muszę powiedzieć, że jako kraj naprawdę mieliśmy dużo szczęścia. Bo proszę zwrócić uwagę, my nawet nie mamy własnej porządnej nazwy na kogoś takiego jak active shooter. Aktywny strzelec, masowy strzelec, seryjny strzelec. Jasne. Prawda? Więc gdzieś te nasze przygotowanie tutaj do tego typu działań, a one mogą być inspirowane w różny sposób, tak? No, warto śledzić takie wydarzenia i zawsze mieć refleksję, co by było gdyby, w sensie, że wydarzy się to nie gdzieś za granicą akurat. No, zaskoczyło mnie to, co pan powiedział, bo wiem, że wiele osób by już nazwało pana, że straszy pan wojną, bo sam wielokrotnie się też spotykam z tym zarzutem i też o swoich znajomych słyszę, z którymi nagrywam tutaj rozmowy. Jest pan przekonany, że za jakiś czas rzeczywiście będziemy tutaj mieli na terenie Polski jakieś zagrożenia hybrydowe? Bo nagle rzeczywiście przeszliśmy do takiego tematu podsumowującego ten rok, że rok temu jednak o tej porze chyba nie planowaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że takie zagrożenia na pewno nastąpią. Oczywiście mieliśmy to, co się dzieje na granicy z Białorusią, ale to, o czym pan mówi, to jest jednak coś, co może się dziać po prostu na ulicach polskich miast. Znaczy, tu byłbym ostrożny, że nie wysyłam przesłania, żebyśmy rano wychodząc patrzyli, co się na dachu dzieje, czy tam nie czai się strzelec z AR-15 karabinkiem, czy z rosyjskim SWD. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że takie rzeczy się wydarzyć mogą i teraz system powinien być przygotowany, zanim się one wydarzą, czyli wyprzedzać prawdopodobieństwo. I czy Polska będzie adresatem takich działań, w sensie działań hybrydowych? No po pierwsze już jest, i to pan redaktor wie doskonale, nawet w pewnych obszarach lepiej ode mnie, że Polska adresatem działań w obszarze cyberprzestrzeni, w obszarze mediów i tak dalej. Jest ofiarą takich działań. One się toczą od lat. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w ciągu kilku ostatnich dni w mediach społecznościowych, gdzie jak gdyby polskie instytucje śledzące te konta troli już alarmują, że mamy tego wysyp. Bo zmiana rządu,
bo sytuacja z mediami w Polsce i tak dalej, no to to jest woda na młyn, jeżeli chodzi o uderzenia w polskie społeczeństwo. I Rosja oczywiście już to wykorzystuje. Ja uważam, że nie przypadkiem jest, że akurat teraz na dniach pada informacja, że Ławrow mówi, że wrogiem numer dwa Rosji po Stanach Zjednoczonych jest Polska. No. Nie Ukraina, Polska. I nie pierwszy raz takie słowa padają. Ale padają kolejne. Tak. Dlaczego teraz? No nie ma przypadków. To jest określony powód. I to nie to, że nagle się zmieniła polityka Rosji. Nie. Przypominanie o tym w odpowiednich momentach, tak, wpisuje się właśnie w te działania. Teraz, czy one się mogą przekształcić z takich, no nazwijmy nieco umownie, hybrydowych, ale zimno, wojennych, w hybrydowe, ale gorące. No dlaczego nie? Panie redaktorze, biliśmy na alarm, kiedy Wagnerowcy stali na granicy polsko-białoruskiej. Ja osobiście wtedy uważałem, że nie wykonają żadnych ruchów, bo byłoby to zbyt jawne mimo wszystko. To nikt by nie kupił już. To minęły czasy, kiedy Putin mógł powiedzieć, że takie zielone mundury to można sobie kupić w każdym sklepie z mundurami. Wagnerowcy nie byli bezpaństwowcami, bo tu się pojawiała w polskiej przestrzeni publicznie taka informacja, że ale Wagnera to będzie mógł się każdy wyprzeć. No nie, nikt by tego nie kupił. I NATO potraktowałoby to jako agresję rosyjską na kraj NATO. Ale Wagnerowcy zniknęli? Nie, oni nie zniknęli. Oni zniknęli z przestrzeni medialnej, publicznej, zniknęli z ramp oświetlonych, ale przecież funkcjonują nadal. A oni są idealnym zasobem do prowadzenia w przyszłości wrogich działań o charakterze terrorystycznym przeciwko Polsce na przykład. I wtedy ich się będzie można wyprzeć. A Polska, no jeżeli Rosja spojrzy w stronę krajów nadbałtyckich, a wszystko wskazuje na to, że tak, przynajmniej taka jest narracja, no to trzeba być na to przygotowanym, a przygotowanym trzeba być wcześniej, bo przygotowanie obronności państwa nie działa tak, że za 5 lat powiedzmy osiągniemy zdolność sprzętową. No nie, bo potrzeba kolejnych 5, no jak dobrze pójdzie 3, żeby ten sprzęt wdrożyć, implementować i przekuć na rzeczywistą zdolność. Stąd w tej chwili taka narracja, która się pojawia w Polsce, że mamy 2-3 lata na przygotowanie się. W sensie takim, żeby w ciągu 2-3 lat osiągnąć zdolność sprzętową na tyle, ile da się, przygotować ludzi, żeby potem ten sprzęt przejmować i tak dalej. Natomiast ja absolutnie bym nie powiedział, czy za 2, czy 3, czy za 5, czy będzie to inwazja, czy będą to działania grup dywersyjno-rozpoznawczych infiltrujących polską granicę i tak dalej. Ale na te scenariusze trzeba być przygotowanym i na tyle przekonać przeciwnika, że jesteśmy przygotowani, żeby on tego nie zrobił. Bo nie chodzi o to, żeby tą wojnę wygrać po roku czy po dwóch i potem odbudowywać przez wiele lat kraj. Osiągnąć zdolność, zanim przeciwnik będzie w stanie takie działania podjąć i pokazać tą zdolność, żeby przeciwnik tych działań nie podjął w ogóle. Taki jest jego sens. I odstraszyć tego przeciwnika. Tak, odstraszyć. Ja jestem zwolennikiem takiej armii, która ma zdolność odstraszania. Po prostu. Jasne. No i już płynnie przechodzimy w takim razie do takiego podsumowania tego roku. Teraz zmiany polityczne. Nie oceniamy ich, proszę Państwa, ja tutaj nie jestem po to, żeby szerzyć jakąś politykę. My rozmawiamy o obronności Polski. I teraz jak Pan ocenia te plany nowego Ministerstwa Obrony Narodowej, jeśli chodzi o to, co na razie usłyszeliśmy, o tą modernizację polskiej armii? I ogólnie też jak Pan ocenia ten rok? Czy Polska rzeczywiście jest, mogę powiedzieć to, ma lepszą armię, czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście wzmacniamy te swoje możliwości obronne, czy jednak dalej jeszcze
pozostaje sporo do życzenia, jeśli chodzi o tą modernizację polskich sił zbrojnych. Znaczy, tak szeroki program modernizacyjny to jest kwestia dekady. Czyli po dekadzie tak naprawdę będziemy mogli mówić, co osiągnęliśmy. Pierwsze efekty powinniśmy mieć właśnie za 2 do 3 lat, bo tyle mniej więcej potrzeba, żeby przyjąć nowy sprzęt, dokonać jego implementacji technicznej, szkoleniowej, koncepcyjnej i tak dalej i osiągnąć pewną zdolność. Czy to się uda? No, przede wszystkim to jest kwestia kadr, bazy szkoleniowej i zasobów przeznaczonych na to szkolenie. Bo potrzeba instruktorów na poziomie niskim taktycznym, potrzeba wykładowców na poziomie wyższym taktycznym i operacyjnym, tak? Potrzeba bazy szkoleniowej i poligonowej, i symulatorów, i jeszcze szkolenie kosztuje, bo same symulatory nie wystarczą. Jeżeli chcemy wyszkolić obsługi HIMARS-ów, choćby, te obsługi muszą z tych HIMARS-ów strzelać. Prawda? No tak. Jeżeli chcemy wyszkolić obsługi czołgów, to czołgi muszą jeździć, to czołgi muszą strzelać. I teraz tak, część sprzętu się zużyje. Bo takie są pytania, czemu aż tyle? No, ten sprzęt, który będzie intensywnie eksploatowany na szkoleniach, on się będzie po prostu zużywał. Ja sądzę, że część tego sprzętu, ona wręcz powinna zostać zajeżdżona, żeby dobrze wyszkolić ludzi. O, może tak. Tu innego wyjścia nie ma. Jeżeli chcemy dobrze wyszkolić ludzi, no ten sprzęt musi być szkolony intensywnie. On musi trafić do centrów szkolenia. No te centra szkolenia muszą zostać mocno rozbudowane. No i teraz pieniądze idą na to, bo my rozbudowujemy bazę szkoleniową, szkolimy instruktorów, zwiększyliśmy nabór do akademii wojskowych i to znacząco. No tylko na przykład zwiększenie naboru było połączone z obniżeniem wymogów. No i jaki to przyniesie efekt, nie wiem, bo to dopiero no, będziemy w stanie ocenić, jak absolwenci wyjdą i zobaczymy, czy obniżenie pewnych wymogów nie zaskutkowało obniżeniem w istotny sposób jakości. No, bo obniżenie wymogów zawsze tą jakość obniża. Pytanie, na ile? Nie wiem tego. Nie jestem w stanie ocenić na tym etapie. Więc czy się uda? No tak czy inaczej tych kadr potrzeba, więc z wakatem pracować trudno. No tak. Ale też, żeby mieć jasność, że te wymogi nie zostały jakoś obniżone tak, żeby powiedzieć, o rany, to o nie i prawda, tragedia. No nie. Aż tak źle to absolutnie nie jest. Natomiast bardzo ważna kwestia, bo potrzebujemy dużej liczby bardzo profesjonalnych podoficerów i kadr oficerskich. I to, panie redaktorze, tu jak gdyby trzeba mieć świadomość, że ja mam mocne przekonanie, że samo podnoszenie uposażenia, czyli wojskowej pensji, nie jest wystarczające. Mhm. Dlatego, że ludzi trzeba w armii utrzymywać przez lata. Tak. I chodzi o to, przede wszystkim chodzi o to, żeby utrzymać tych najbystrzejszych, najzdolniejszych, najbardziej zaangażowanych. I teraz, czy pieniądze wystarczą? No jeżeli mówimy o najbystrzejszych i najzdolniejszych, to jeżeli system nie będzie dawał im satysfakcji z tego, co robią, no to ci najbystrzejsi, najzdolniejsi, oni sobie pracę w cywilu znajdą. Tak. A dobrych podoficerów, dobrych oficerów tworzy się latami. To są ludzie, którzy osiągają kolejne poziomy rozwoju i tutaj
nie da się tego czasu oszukać, żeby oficer dobrze dowodził batalionem. On musi dowodzić przedtem plutonem, być oficerem sztabu na szczeblu batalionu, potem dowodzić kompanią, potem być oficerem sztabu na szczeblu brygady i potem zostać dowódcą batalionu. I w ten sposób tworzy się dowódców batalionów. No i teraz ważne jest, żeby to byli ci naprawdę najlepsi, żeby oni byli gotowi dać tej armii kilka dekad swojego życia. No minimum dwie wskazane, gdyby byli gotowi w przypadku oficerów odsłużyć 30 lat w armii. I to jak gdyby tworzy finalnie zdolności na szczeblu taktycznym, operacyjnym i strategicznym. I teraz same pieniądze, samo podnoszenie pensji, samo jak to moi koledzy oficerowie określili, balkonikowe. Czyli pieniądze za pozostanie w służbie, tak, kolejne lata, nie wystarczy. Nie wystarczy, żeby zatrzymać tych najlepszych. A nowe zdolności tworzą ci najlepsi. O to chodzi. Czy to się uda? Panie redaktorze, pojęcia nie mam naprawdę. Nie wiem. Po prostu nie wiem. No bo widzi pan, panie pułkowniku, to jest to, co mówi wiele osób też i ekspertów, takich jak pan, ale oficerów wyższych, że tu chodzi też o przywrócenie pewnego etosu armii, że w tych krajach, gdzie rzeczywiście ludzie, choćby w Stanach Zjednoczonych, tam jest duży szacunek do munduru i chyba to jest też kluczowe, żeby jednak stworzyć jakieś takie warunki, też propagandowo, no nie da się ukryć, że po prostu ludzie tą armię szanowali, chcieli do tego wojska wstępować, żeby były jakieś dodatki, żeby były jakieś specjalne po prostu uposażenia, nawet nie chodzi o finanse, tylko po prostu ułatwienia też dla dzieci, tak jak jest w Stanach. Wydaje mi się, że to jest jakaś droga. Znaczy, jeżeli nawiązujemy do Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, tam jak gdyby jednym z kluczowych czynników wpływających na morale żołnierza jest kwestia zapewnienia warunków bytowych jego rodzinie. No właśnie. Z kolei kluczowym elementem gotowości bojowej, tak jak definiują Amerykanie, nie jest wcale ukompletowanie żołnierzami i sprawność sprzętu, tylko morale. A z kolei kluczowe dla morale jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych. Z tym, że ja myślę, że tutaj armii, w przypadku armii amerykańskiej bardzo trudno będzie tworzyć porównania, dlatego że mówimy o zupełnie innym systemie, dlatego że olbrzymia armia amerykańska w olbrzymim kraju stacjonuje głównie w olbrzymich bazach, które są miastami. I tam mamy bazę 15-20 tysięcy żołnierzy, wokół tego jest 100-tysięczne miasteczko, I tam jak gdyby system zapewnia rodzinom żołnierzy wszystko, szkoły, baseny, sklepy bez VAT i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby armia amerykańska to jest zupełnie inny świat, ale sam etos jak najbardziej, no, wychowanie patriotyczne młodzieży i to też... Bo ludziom mojego pokolenia to się źle kojarzy. No, wiemy dlaczego. Tak. Gdzie powiedzmy sobie w koszarach wisiały na ścianach tam sercem armii silna organizacja partyjna, prawda? I tak dalej. I tam naszym celem socjalizm, a obok wisiał napis artylerzysta trafiaj w cel pierwszym pociskiem, tak? Dopiero oficer polityczny po dłuższym czasie zobaczył, że dwa obok siebie nie za bardzo współgrają, tak? Naszym celem socjalizm, artylerzysta trafiaj w cel pierwszym pociskiem. Ładne. Prawda? Ale to wychowanie patriotyczne, mądre, zdrowe, takie tworzące zręby takiego naprawdę światłego patriotyzmu, który pozwoli w taki naprawdę świadomy sposób podejmowanie
wyzwań, które czekają ludzi mieszkających w Polsce, czyli kraju, który jest geopolitycznie położony jak w tym starym dowcipie, tak? Kiedy Bóg tworzył świat, na koniec powiedział, a Polakom zrobimy numer i ich umieścimy między Niemcami a Rosją, prawda? No tak. No i tak będzie, przy czym akurat szczęśliwie dla nas, no w tej chwili musimy patrzeć tylko w jedną stronę już. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, że taką mamy narrację w Polsce, okej, mamy zawodową armię, płacimy na tą armię, to niech oni walczą. A teraz jeszcze będzie, ma być armia większa, więc tym bardziej, płacimy więcej, najwięcej w Europie ostatnio, jeśli chodzi o procentowy w stosunku do PKB wzrost, no to niech oni walczą. No niestety, ale no tak się nie da. Jeżeli to będzie konflikt szybki, krótki i w małej skali, to duża armia, relatywnie duża armia zawodowa wystarczy. Natomiast jeżeli będzie to inny konflikt, to potrzebna jest armia masowa. A duży konflikt może być, myślę, że wyłącznie wtedy, jeżeli uwaga Stanów Zjednoczonych będzie skierowana zupełnie w inną stronę. Już mniejsza z jakich przyczyn, bo tu byśmy weszli w kwestie Chin, Pacyfiku, gdzieś tam, kto wygra wybory w Stanach, więc mocno byśmy odeszli od tematu. Nieważne, umówmy się z jakiego powodu, tak? Ale Stany Zjednoczone będą patrzeć w zupełnie inną stronę, angażować się w zupełnie innym obszarze świata, a zdolności natowskie pozostaną na podobnym poziomie europejskiego NATO, jakim są. A to zdolności nie są zadowalające moim zdaniem. Ja o tym mówię zresztą od lat. No tak. I w takiej sytuacji niektórzy powiedzą znów, że straszymy wojną, ale jednak chyba lepiej się... No nie. Po prostu znaczy, lepiej być bezpiecznym, niż udawać, że nie ma zagrożenia. Znaczy, ja, panie redaktorze, należę do ludzi, którzy tę wojnę widzieli z bliska w kilku rejonach świata. Ja również. I ja po prostu wierzę, że te rzeczy się dzieją. Mhm. One się przytrafiają ludziom. Dokładnie. Narodom, krajom. I trzeba zbudować taką zdolność, żeby do tej sytuacji w ogóle nie doszło. A gdyby doszło, to zdolności kraju powinny być takie, żeby stawić bardzo silny opór i zadać przeciwnikowi naprawdę dramatycznie duże straty. I żeby skończyło się dobrze, po prostu dla nas. No to jest chyba... To się tak czy inaczej finalnie skończy, bo ja osobiście... Bo NATO. Nie widzę żadnej możliwości, żeby Rosja tutaj odniosła jakiś sukces, jeżeli chodzi o NATO. Nawet gdyby to było tylko NATO europejskie, bo finalnie naprawdę technologicznie tu nie mamy o czym mówić, tylko że to zajmie czas, to po prostu zajmie czas, a Polska w takim miejscu, w jakim jest, tego czasu może nie mieć. I nie chodzi o to, żebyśmy bali się, ale pogodzili się z tą świadomością, że to zagrożenie, ono w ciągu 2 lat znacząco wzrosło i ono się nie zmniejszy. Ono będzie co najmniej na tym poziomie, którym jest, bądź wyższym. Przez długi czas naprawdę. No i ja bardzo chciałbym, żebyśmy pisząc naszą historię, nie pisali jej grobami Polaków, bo panie redaktorze, kiedy Wojsko Polskie ostatni raz wygrało wojnę? No to zależy, jakby na to spojrzeć. W 1920 roku, panie pułkowniku. Prawda? Tak. Dokładnie. 300 lat temu. No troszeczkę. Prawda? No trochę czasu. My niedaleko stąd. I to też powiem panu, że zawsze mnie tak jakoś dotyka, że jak jestem w Warszawie, to jednak do tego Brześcia jest tak blisko. Że jest ta droga brzeska i ona jest naprawdę tak blisko. Pan jest trochę dalej. I to, panie redaktorze, wygraliśmy po części dzięki temu, że wykorzystaliśmy
błędy strategiczne. No tak. Oczywiście. No i też dzięki Józefowi Stalinowi. Gdyby Wrot tych błędów nie popełnił. Tak. Prawda? No więc budujmy te zdolności, nie bazując tylko na tym, że wróg zrobi błędy, bo tu możemy sobie przejść do Ukrainy, bo akurat jest dobre. Nie można planować zwycięstwa, wierząc, że wróg zrobi błędy. No właśnie. To nie jest sposób na zwycięstwo. A tak zrobiono w przypadku tej kontrowersji ukraińskiej, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym jedną rzecz jednak powiedzieć, że tak jak pan powiedział, pan widział wiele wojen, ja widziałem dwie i jedna rzecz mnie urzekła, że nawet w Izraelu, nawet w Palestynie, gdzie ludzie przecież żyją w cieniu wojny cały czas, wiele osób było szokowanych i zaskoczonych, że pewne rzeczy wyglądały tak, jak wyglądały. A już nie wspomnę o Ukrainie, gdzie na początku tego konfliktu na pełną skalę, albo wcześniej, kiedy trwała wojna w Donbasie, część ludzi po prostu nie dowierzała. Ci ludzie byli w szoku. Zazwyczaj tak jest, że jak się wojna zaczyna, to ludzie, którzy jej wcześniej nie widzieli, są szokowani, że ona przyszła, bo wcześniej wypierają w ogóle możliwość tego, że ona może nastąpić. Tak. Panie redaktorze, to ja pamiętam początek naszych działań w Iraku, gdzie po kilku dniach pobytu zaczął się ostrzał rakietowy bazy naszej. I żołnierze nasi stali przed schronami i robili zdjęcia. Nie? Przecież to nie spadnie na nich. Nie? Przecież to się nie dzieje. Nie? To jest jak film. A co dopiero mówić o cywilach? Jeżeli świadomość żołnierzy na pewnym etapie była taka, tak. Prawda? Każdy człowiek podświadomie wierzy, że złe rzeczy przydarzą się komuś innemu w innym miejscu. No, kiedy wyjeżdżamy z samochodem na autostradę, no też zakładamy, że to nie my będziemy uczestniczyć w karambolu, w którym zginie ileś osób, ileś odniesie rany, prawda? No i z wojną jest podobnie, przynajmniej na początku. No właśnie. Ja jeszcze zanim przejdziemy do Ukrainy, chciałem też powiedzieć, bo widziałem, że dodał pan wpis, bo mamy ze sobą ważny dzień, dzień, o którym niektóre osoby nie wiedzą. To jest Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych na misjach wojskowych poza granicami państwa. On jest od kilku lat. Ja tylko dodam od siebie, że mój przyjaciel teraz, z którym mieszkałem na studiach, jest właśnie na misji, nie powiem gdzie, ale wyjechał niedawno. Pozdrawiam cię, Pawle, bo pewnie będziesz to oglądał. To jest duma mieć takiego przyjaciela. Natomiast pan dodał wpis na ten temat, pan był na wielu misjach, chciałem o tym dniu też z panem porozmawiać, bo jednak w ciągu tych misji, w których Polacy uczestniczyli od lat 90., jednak część naszych żołnierzy też poległa. Czy ogólnie straty, z tego co pamiętam, to jest 121, którzy zginęli w wyniku działań bojowych, bądź to są tak zwane straty niebojowe, czyli inne przyczyny. I tu jak gdyby zawsze może być narracji kilka, bo pierwsza narracja, która może się pojawić, typu ale po co, tak? No, Irak i co dalej? Afganistan i co dalej? Ja patrzę z perspektywy innej. Ja patrzę z perspektywy zdolności naszej armii, profesjonalizmu żołnierzy i tak dalej, i tak dalej właśnie. I dla mnie pamięć o towarzyszach broni moich no jest ważna, tak? Po prostu jesteśmy to im winni, najzwyczajniej w świecie, tak? To, czy on oddał życie w Iraku, Afganistanie, czy w innym miejscu, nosił polski mundur. Dokładnie. Wykonywał zadania, z którymi wysłał go nasz kraj i to w ramach zobowiązań sojuszniczych, a takie zobowiązania się realizuje. Więc po prostu tym ludziom jako naród, jako Polacy jesteśmy winni pamięć. Natomiast samo
A skutki tych działań, no to jest kwestia polityki już, to nie są kwestie militarne, to są kwestie polityczne i to trzeba oceniać w kategoriach politycznych. A poświęcenie żołnierza tym poświęceniem pozostaje i tyle. Przypomnijmy jeszcze, dlaczego akurat właśnie 21 grudnia ten dzień jest obchodzony? Tego dnia właśnie to był pluton ochrony PRT, czyli Provincial Reconstruction Team, czyli Prowincjonalny Zespół Rozbudowy. To była organizacja cywilno-wojskowa, która zajmowała się pomocą w odbudowie infrastruktury afgańskiej. I ten zespół miał własny pluton ochrony. I tego dnia jechali odebrać projekt. Więc no niestety było wiadomo mniej więcej kiedy będą i którą drogą będą jechać. Tam co prawda się dokonywało zmiany, przesuwało się czasem godziny, starało się zmieniać drogi. I po prostu jeden z tych pojazdów ochrony to był pojazd MRTV, pojazdy zupełnie nowe na teatrze, takie nieco lżejsze MRAPy. Wjechał na ładunek wybuchowy, eksplozja rozerwała pojazd i cała załoga pojazdu, 5 żołnierzy zginęło. Były to największe jednorazowe straty, jakie polska armia poniosła w misjach poza granicami kraju. I tu ciekawostka, wbrew pozorom ładunek nie był wcale aż tak duży. Okazało się potem, że on wybuchł w wyjątkowo pechowym miejscu, że nastąpiło rozerwanie pojazdu i okazało się, że w tym miejscu jest słaby punkt. Amerykanie dokonali szybko analizy, pojazdy zostały zmodernizowane bardzo szybko, no ale tak jak ja rozmawiałem wtedy z żołnierzami z Weapon Intelligence Team, czyli taki właśnie zespół, który analizował ataki i wyciągał wnioski, no mówili, że gdyby ten ładunek wybuchł pół metra wcześniej albo pół metra później, być może nie byłoby tak dramatycznych skutków eksplozji. Ale to jest być... Na wojnie to tak zazwyczaj jest, że pół metra dalej, pół metra później i ludzie giną albo przeżywają, niestety. Panie pułkowniku, to skoro mówiliśmy te kwestie związane też z Polską, chciałem przejść do tego, jak pan uważa, co zmieniło się przez ten rok w trakcie wojny na Ukrainie? Ja sobie przypominam grudzień zeszłego roku, byłem wtedy w Kramatorsku, mieszkałem tam, Bachmut się bronił, jeszcze daleko było do jego upadku, Soledar był pod kontrolą Ukraińców, broniła go 93. Brygada zmechanizowana, która w tej chwili jest na odtwarzaniu, bo w większości została wyniszczona. Większość moich kolegów od tamtej pory z tej brygady, chyba 2 żyje w tej chwili, tak, ale bardzo, bardzo wielu zginęło. Gdzie jesteśmy, panie pułkowniku, w tej wojnie? Bo coraz cięższe rzeczy do nas docierają. My już też tutaj mówiliśmy, kiedy wcześniej z panem rozmawiałem, że Ukraina w tej chwili tę wojnę przegrywa. Właśnie, jeżeli, bo kwestia jeszcze zdefiniowania, bo jeżeli Ukraina przegrywa, to by oznaczało, że Rosja ją wygrywa. Znaczy Rosja tej wojny póki co nie wygrywa. Tak naprawdę obecnie mamy ja nie lubię tego określenia, bo na polu walki nie ma pata tak naprawdę. Dynamika tego, co się dzieje, to trudno to patem nazwać. Ale w zasadzie mamy niezdolność stron do osiągnięcia celów, które sobie założyły jako zwycięstwo w wojnie. Bo Rosja cały czas tkwi w narracji tak zwanej denazyfikacji Ukrainy, prawda? Czyli tak naprawdę wasalizacji całego państwa. Tak. Przy czym ma nastąpić częściowy rozbiór kraju jeszcze. I to jest cel Rosji. I no na chwilę obecną Rosja nie ma zdolności, żeby tego dokonać, a na pewno nie w przyszłym roku. Zresztą nie sądzę, żeby w kolejnych na razie też.
Z kolei Ukraina, która jako cel przystąpienia do rozmów pokojowych, gdyby Rosja chciała do nich przystąpić, stawia warunek powrotu do granic, tak, sprzed 2014 roku, czyli Donbas i Krym. No, nieudana, w tej chwili widać, że całkowicie nieudana ukraińska ofensywa pokazała, że armia ukraińska obecnie nie ma zdolności, żeby na poziomie strategicznym, nawet tak naprawdę operacyjnym, uzyskać przewagę nad armią rosyjską. W związku z czym trudno mówić o realizacji celów ofensywnych, nie będąc zdolnym do zbudowania co najmniej przewagi na i to nie jednym, ale przynajmniej kilku kierunkach operacyjnych. No więc mamy sytuację, gdzie nikt nie jest w stanie obecnie tej wojny wygrać na razie, natomiast przewaga jest ewidentnie obecnie po stronie rosyjskiej, bo to ona odzyskała inicjatywę, to Rosjanie obecnie nacierają, no i Ukraińcy tracą w zasadzie nawet te zdobycze, które uzyskali, za jednym wyjątkiem. Udało się pokonać flotę czarnomorską de facto, co jest o tyle kuriozalne, że Ukraina nie dysponuje marynarką wojenną, ale udało się siłom zbrojnym Ukrainy, nie dysponując marynarką wojenną, zmusić flotę czarnomorską do opuszczenia portów i w zasadzie do przejścia do defensywy. Nie ma pan takiego... To jest sukces, który na razie się udało osiągnąć. Nie ma pan takiego poczucia, że rzeczywiście Ukraina wyznaczyła sobie zbyt ambitne cele, że właśnie nie mamy podanego takiego celu, jaki miałaby Ukraina? No bo mało kto już wierzy w to, że Krym czy Donbas jest w tej chwili do odzyskania. W tej wojnie, jeżeli ona wygląda tak, jak wygląda, przy takim wsparciu Zachodu. Pewne rzeczy właśnie wydaje mi się, że przez ten rok niestety, ale zostały rozwiane. I mówię to jako osoba, która kibicuje oczywiście Ukrainie prywatnie, poza pracą jako korespondent, reporter, dziennikarz, bo problem polega na tym, że ja mam takie wrażenie, że nie postawiono celu, że to społeczeństwo nawet nie wie, do czego w tej chwili Ukraina dąży. Może lepiej byłoby powiedzieć, to walczmy o te granice z 24 lutego, albo może lepiej, obroniliśmy swoją niepodległość, walczmy o jak najlepsze granice Ukrainy, zdając sobie sprawę z tego, że jednak walczymy z wrogiem silniejszym, większym, trudno nam będzie uzyskać odzyskanie pełną integralność terytorialną. No bo czy w pewnym momencie spodziewaliśmy się po kraju o wiele mniejszym, po kraju o mniejszej gospodarce, ekonomii, zniszczonym wojną, że on nagle pokona potężnie do niedawna uznawaną za drugą armię świata. Ja mam takie poczucie, że coś nam tutaj uciekło, może nawet nie nam, tylko politykom ukraińskim przede wszystkim, którzy nie zauważyli, że pewne rzeczy wydaje mi się już będzie trudno bardzo. Trzeba temu społeczeństwu dać jakiś impuls, żeby ono wiedziało, o co toczy się gra, o co toczy się walka, zwłaszcza, że tysiące żołnierzy zginęło, tysiące jest rannych. Ja byłem zawsze taki ostrożnie optymistyczny, jeżeli chodzi o zdolność Ukrainy do realizacji celów. No i nie byłem pesymistyczny, dlatego że liczyłem trochę, że zacznie postępować upośledzenie rosyjskiego systemu i stąd Ukraińcy, którzy bardzo dobrze wykorzystywali rosyjskie błędy i to dowództwa rosyjskiego na kilku poziomach, że na tyle długo Rosjanie będą te błędy popełniać, że Ukrainie uda to się wykorzystać. No ale to był bardzo ostrożny optymizm, bo historia armii radzieckiej, a potem armii rosyjskiej pokazuje, że jednak Rosjanie, zaczynając z poważnymi błędami, potem są w stanie, często kosztem dosłownie krwi swoich żołnierzy, ale to kompensować. No i to się stało. Stąd w tej chwili ostrożny optymizm niestety, ale przekształcił się w pesymizm. Dlatego, że
Z jednej strony Rosjanie jednak przeszli do wojny pełnoskalowej, czyli pomimo, że oficjalnie mówią o operacji specjalnej, tak nawet w wypowiedziach Putina nawet już jest mowa o wojnie. Przecież ostatnia ta jak gdyby tradycyjna, noworoczna czy przedświąteczna konferencja prasowa Putina, gdzie on mówił o masowej armii, on mówił o 300 tysięcy zmobilizowanych, o 480 tysiącach ochotników. No, tu nie było mowy o operacji specjalnej tak naprawdę już. No i w momencie, kiedy Rosja podjęła decyzję, że przechodzi do wojny, pomimo ciężkich strat się nie wycofa, no to tu niestety trudno już było być optymistycznym. No i z kolei armia ukraińska, to znaczy, no Bóg wojny nie wybacza błędów popełnionych na etapie planowania ofensywy. Jeżeli na tym etapie się popełni kluczowe błędy, to niestety skutki są opłakane i tutaj no te błędy zostały popełnione. Zresztą o tym mówił główno dowodzący przecież, generał Załużny. Nie wiem, czy to potrzebne było. Ja dalej uważam, że ten wywiad był sławny. On był błędem. On był błędem. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby ostatnie, czego żołnierze chcą usłyszeć od swoich dowódców, to jest kajanie się. Naprawdę. To nie w tym rzecz. A jeszcze kiedy mówimy, że okej, no źle zaplanowaliśmy, źle zrealizowaliśmy, żołnierze byli bohaterami i tak naprawdę to nie mamy pomysłu, jeżeli nie dostaniemy tego i tego. No i tak ma to odbierać żołnierz w okopach. On to odbierze. No dobra, to po co to wszystko? No tak. Zaczęło nas 10, zostało 2. No ale to jest prawda, panie pułkowniku. Na tym polega problem. Bo tak. Jakby spojrzałem tak, na ten dziennikarz, który jest w mówieniu prawdy, często niewygodnej. No i... Tak, tylko takie rzeczy się mówi żołnierzom podczas spotkań, a nie do mediów. Okej. Bo potem, i teraz tak, po takiej wypowiedzi do mediów to się zaczyna nakręcać. Teraz jeżeli żołnierz to usłyszy od swojego dowódcy i to najlepiej nie od tego dowódcy z Kijowa, tylko od tego, z którym walczył razem jeszcze, czyli razem jak gdyby obsypywała ich ta sama ziemia po ostrzale i wspólnie myli ręce w tej samej misce, jasne, prawda? I razem ewakuowali rannych, to jeżeli on to potem usłyszy od swojego dowódcy, a on od kolejnego i tak dalej, czyli to ten łańcuch dowodzenia sobie jakiś działał będzie, to jest okej. Okay. Nawet jeżeli ten generał przyjedzie, wejdzie do okopu i tak dalej, jeżeli on się cieszy szacunkiem, to morale może podnieść. Ale jeżeli to idzie do mediów i teraz media to jeszcze obudowują w narrację, pan redaktor zwrócił uwagę, jak to zostało obudowane, ile się pojawiło elementów. To było takie ziarno zasiane. To i prawda. Teraz przecież ci żołnierze dostęp do mediów mają też. To prawda. No i teraz, gdzie nie spojrzał, prawda, to źle i tak dalej. No nie. Jasne. Dlatego mówię, że to był błąd. Ja nie twierdzę, że żołnierzy trzeba okłamać. Absolutnie nie. Dowódcy są winni swoim żołnierzom szczerość, tak? Ale musi być odpowiedni moment i odpowiednie miejsce. Tylko panie pułkowniku, ja to odebrałem w taki sposób, możliwe, że się mylę, możliwe, że tak nie było, ale obawiam się, że to mogło być też tak, bo są takie teorie medialne i to również wśród mediów ukraińskich. Tutaj myślę przede wszystkim o ukraińskiej prawdzie, że to nie był tylko wywiad po to, żeby przyznać się do błędów czy się pokajać. Tu mogło chodzić o pewien, nie powiem, że syndrom, ale powtarzający się fakt w postaci tego, że
Naciski polityczne sprawiają, że przeprowadza się pewne operacje i niekoniecznie w tym wypadku te operacje byłyby prowadzone, gdyby patrzyło się tylko i wyłącznie pod względem sztuki wojennej. Znaczy, mi to jakoś się klei z tym, co później zaczęło się dziać, między innymi ostatnio słyszeliśmy o jakichś podsłuchach w gabinecie generała Załużnego, o jakimś właśnie konflikcie politycznym, w którym ja nie chcę się za dużo zajmować, bo po prostu to są spekulacje, my wszystkiego nie wiemy. Natomiast widzimy, że jest w Ukrainie po tym roku jakiś zgrzyt w tych relacjach. I w międzyczasie, w ciągu tego roku, ja nie bez powodu zacząłem od tego Bachmutu, jakby to podsumowanie, bo mieliśmy bitwę pod Bachmutem, która zakończyła się, owszem, zajęciem Bachmutu przez Rosję, ale wydaje mi się, że większym problemem dla zwykłych żołnierzy ukraińskich było to, jak ta operacja na końcu była prowadzona. Wcześniej mieliśmy obronę Siewierodoniecka, mieliśmy obronę Soledaru właśnie w styczniu rok temu, gdzie rozmawialiśmy też o tym. Nagle zrobiono kontratak, w którym poniesiono bardzo duże straty. Wcześniej jeszcze przez obronę Siewierodoniecka ten kontratak prawdopodobnie padł Lisiczańsk. To jest pewnego rodzaju już tradycja takich walk, w których duże straty się ponosi. Mało ma to wspólnego z wojną manewrową, w której Ukraińcy są, jak już rozmawialiśmy wielokrotnie, wydaje się, że byli przynajmniej sprawni, zwłaszcza na początkowym etapie obrony swojego kraju. Ja się obawiam, że generał Załużny po prostu chciał pokazać, że on czasami ma związane ręce. Może o to chodzi. Trudno mi to oczywiście ocenić, ale ten jakby ten trend i ta sugestia, że ta ofensywa, on w nią nie wierzył, bo ja to tak odczytałem, że on w pewnym momencie nie wierzył w tę ofensywę, a ją przeprowadzał, a wcześniej ta obrona Bachmutu, wcześniej ta obrona Soledaru, wcześniej ten Siewierodoniec-Lisiczańsk, to wie pan jakby... Bo ja to też słyszałem od wielu żołnierzy ukraińskich i jakby moje też myślenie tutaj w tym wypadku idzie w tą stronę, że no czy to nie jest tak, że ktoś się miesza dowództwu ukraińskiemu w dowodzenie armią? Tego nie wiemy i to jest jedno z najważniejszych pytań, na które zapewne odpowiedź poznamy po jakimś czasie. Trudno powiedzieć kiedy. Bo nagle wydarzenia się mogą tak dramatycznie potoczyć, że poznamy bardzo szybko. Natomiast jeżeli jest tak, że... aczkolwiek tu dość niechętnie wchodzę, bo ja raczej skłonny jestem komentować rzeczy, o których wiemy, bądź mamy mocne podstawy, żeby się domyślać, a tutaj... jak gdyby bardzo mocno bazujemy na domysłach, ale jeżeli jest tak, że de facto generała Załużnego zmuszono do kontruderzenia na kierunku Siewierodoniecka i Lisiczańska, jeżeli generała Załużnego zmuszono do takiej obustronnej rzezi w końcowej fazie bitwy o Bachmut, jeżeli generała Załużnego zmuszono do podjęcia kontrofensywy na kierunku zaporowskim, przepraszam bardzo, ale trzeba sobie zadać pytanie. No nie bardzo chcę to powiedzieć, bo generał Załużny jest osobą, którą ja jak gdyby śledzę, postać i tak dalej, i jest to dla mnie naprawdę człowiek, którego darzę takim szacunkiem i podziwem, ale jeżeli tak było, ja bym z tym żyć nie potrafił i dalej nosić mundur. Po prostu. No ale to, panie pułkowniku, co robić w takiej sytuacji? Podać się do dymisji? Kiedyś mi powiedział jeden dowódca, że ukraiński, to był major, że on woli wykonać rozkaz, który wydaje mu się głupi, bo przynajmniej ma z tyłu głowy, że później będzie mógł coś naprawić, coś zrobić, niż zrobić to najbardziej rzetelnie, jak się da, niż po prostu podać się do dymisji, przyjdzie ktoś inny i tak wykona ten rozkaz, a nie wie, co będzie z jego żołnierzami. To wszystko prawda, tylko że ile razy te rozkazy można wykonywać? Dlatego ja tak podawałem po kolei. No to kiedy przyjdzie ten moment, że będzie można wykonać ten dobry rozkaz
bo dalej noszę mundur. No może właśnie. Kiedy? Może teraz przyszedł ten moment, że dlatego o tym pewne rzeczy zostały powiedziane. No nie może, wiem. Może, naprawdę to są tak trudne, tak dramatyczne rzeczy, że ja nie chcę oceniać tego. Stąd tak niechętnie w temat wchodzę, bo naprawdę faktycznie jeżeli tak jest, bo ja doskonale rozumiem dylemat wtedy, tak? Że okej, na moje miejsce przyjdzie ktoś, kto jeszcze ja przynajmniej być może ograniczam straty, tak? A przyjdzie ktoś i doprowadzi do nie tylko do przegranej bitwy, ale do przegranej wojny. No do drugiej bitwy pod Bachmutem, no też jakby powiem. To są bardzo trudne rzeczy, natomiast to, co wiemy, wiemy, bo może spójrzmy na to, co po prostu wiemy, tak? Wiemy, że po takim najbardziej dramatycznym momentem poprzedniej fazy był rzeczywiście Siewierodoniec, Lisyczańsk i Popasna, która padła na drugim kierunku, bo to był moment, kiedy na chwilę ukraiński front się zaczął składać. Tak. I to był chyba najgroźniejszy moim zdaniem moment, jak do tej pory, dla ukraińskich sił zbrojnych wtedy. I owszem, kontratak, który nastąpił, on spowodował duże straty, ale zatrzymał Rosjan jednak. No tak. Spowolnił ich. Prawda? Sama bitwa o Bachmut i Soledar, no bo to były ściśle związane operacje, tak naprawdę zdobycie Soledaru umożliwiło zdobycie Bachmutu. Finalnie wszystko wskazuje na to, bo ja czekałem z oceną, ale teraz już chyba tą ocenę można jak gdyby albo tezę postawić, że obrona Bachmutu była taka obrona, była błędem, ale nie tylko ze względu na poniesione straty, ale ze względu na to, że opóźniła ofensywę na Zaporożu i dała czas Rosjanom na dokończenie fortyfikacji i zorganizowanie obrony. Dokładnie. Dlatego, że NATO, owszem, NATO z tego, co z tych informacji, które wypłynęły, NATO rekomendowało, czy naciskało być może nawet na ofensywę, ale 2 miesiące wcześniej. No tak. Zresztą... Czyli wtedy, kiedy armia ukraińska angażowała się pod Bachmutem. A nawet powiem więcej, były przecieki, i to takie, myślę, że bardzo wiarygodne, jakie miałem zaraz po operacji chersońskiej, że jeszcze w grudniu zeszłego roku Ukraińcy myśleli o ataku na Zaporożu, przerzucali bardzo szybko siły, bardzo naprawdę błyskawicznie to przeprowadzali wszystko. No tylko, że tam pogoda nie zagrała i się nie zdecydowano. No a wtedy na pewno Rosjanie nie byli przygotowani, bo mobilizacja była w proszku. To było zaraz, tak jak mówię, po Charkowie, po Chersoniu. Jeszcze ci nowi rekruci nie docierali, no i nic nie było zbudowane. I może gdyby wtedy nie być ostrożnym, to może byśmy teraz rozmawiali z innej perspektywy, bo właśnie to była jeszcze wtedy inna wojna, tak jak pan mówi. Tak jak pan mówił wcześniej, że teraz ta wojna to już jest, no Rosjanie mówią, że to jest wojna wprost, nawet Władimir Putin wcześniej mówili inaczej. Tak i tutaj, bo tutaj patrząc, bo trudno jest oceniać jak gdyby jeden rok, bo tu się wydarzenia wiążą i pierwsza ofensywa ukraińska prowadzona na dwóch kierunkach, bo to trzeba tak oceniać, jako tak naprawdę jedną ofensywę na dwóch rozbieżnych kierunkach, czyli uderzenie na ugrupowanie, które było na prawym brzegu Dniepru, czyli Cherson i uderzenie w obwodzie charkowskim. Oba zakończone zwycięstwem i oba teraz tak z perspektywy czasu dramatycznie niewykorzystane, bo rosyjskie zgrupowanie z prawego brzegu Dniepru bez strat w zasadzie wycofało się na lewy brzeg i teraz te oddziały walczą nadal. No i ofensywa spod Charkowa, która wygasła nie w wyniku obrony rosyjskiej, tylko wyczerpania zdolności ukraińskich, którzy nie dysponowali
w tym rejonie takimi siłami, żeby to uderzenie wzmacniać, bo takie uderzenia wygasają naturalnie, jeżeli nie ma kolejnych rzutów, a tam nie było kolejnych rzutów. No i tam się pojawił też problem z koordynacją na obu kierunkach, tak? I tam jak gdyby były takie pierwsze sygnały, że są problemy z koordynacją na wyższym szczeblu operacyjnym, czyli kiedy nie mówimy o poziomie batalionu, tylko kiedy mówimy o współdziałaniu brygad. I to nie dwóch, gdzie dwóch dowódców brygad się dogada i oni będą sprawnie sobie współdziałać, tylko kilku brygad, czyli ten szczebel dywizji, którego Ukraina nie ma. Nie chce się już kolejny raz powtarzać o dramatycznym braku właśnie takich zgrupowań, tak jak dywizja, bo Ukraińcy co prawda stworzyli korpusy, ale to nie były korpusy, które sztaby miały swoje. To były korpusy z nazwy. Tak, czyli 9, 10 korpus, korpus ofensywy, to były nazwy organizacyjne tylko, a nie były to związki operacyjne, tak? Tak naprawdę. Nie było sztabów, te brygady nie ćwiczyły współdziałania i tak dalej. No, no i to wyszło. No, no pewnych rzeczy się nie da oszukać po prostu i tego się, mało tego, tego się nie da zbudować w takim czasie, jaki miała Ukraina. To żeby też pojawiła się narracja, że okej, bo mogli, a nie zrobili. Nie udałoby się tego zrobić dobrze w takim czasie, ale z tego, co wiemy, nawet nie próbowano. Bo dowództwa regionalne, czyli te takie dowództwa, te operacyjno-strategiczne, tak one się chyba Ukraińcy nazwali, czyli tak de facto stworzone przez ich dowództwa regionalne i tam właśnie mamy Tauryga, Tauria i tak dalej, ale to nie są dowództwa przyporządkowane do sił, tylko to jest dowództwo na region i w tym regionie brygady się zmieniają. Prawda? I dowództwo trwa, odpowiada za odcinek, a brygady wchodzą, zużywają się, wychodzą. No to nie tworzy związków operacyjnych. Mm-hmm. Tak? To są dalej to będą pojedyncze brygady, które jeszcze będą walczyć pojedynczymi batalionami. A jeżeli chce się osiągnąć poważny sukces, no niestety tu musi być masowość sił, współdziałanie, potęgowanie uderzenia. Notabene Rosjanie mają podobny problem, chociaż dywizje mają, nie? Mają dywizje, mają korpusy armijne i też im to nie wychodzi, ale to z trochę innych powodów z kolei. No ale widzi pan przez ten rok jednak taką zmianę w armii rosyjskiej, to znaczy na lepsze, na gorsze dla Ukrainy. Panie redaktorze, tu jak gdyby to nie wymaga wysiłku analitycznego, bo o tym mówią Ukraińcy. No, no kto lepiej niż Ukraińcy o tym wie? No to o tym mówią Ukraińcy i to zarówno mówią o tym żołnierze, którzy walczą, o czym obaj wiemy, bo mieliśmy okazję z żołnierzami ukraińskimi rozmawiać przecież. O tym mówią i żołnierze ukraińscy, mówią o tym dowódcy, więc nawet się ostatnio pojawiła narracja gdzieś z Kijowa, że typu, że no tak jest ciężko, ale walczymy przecież z armią uważaną za drugą armię świata. No tak. Nie, że jest, ale że była uważana. Mhm. I tu jest zmiana w narracji. Przedtem było miała być druga armia świata, a teraz jest narracja z armią uważaną za drugą armię. I więc jak gdyby Ukraińcy też zmienili narrację, przy czym ja ostatnio miałem okazję zapoznać się z dokumentami opracowanymi przez armię rosyjską dla żołnierzy rosyjskich i przez armię ukraińską dla żołnierzy ukraińskich. Obie strony absolutnie nie lekceważą przeciwnika. Zarówno Rosjanie nie lekceważą zdolności armii ukraińskiej, wyszkolenia ich żołnierzy, wyposażenia, zdolności dowódców, jak i tak samo jest w armii ukraińskiej. Propaganda to jedno, ale dokumenty, bo tu mówimy o dokumentach roboczych wydawanych przez dowódców dla dowódców niższego szczebla i żołnierzy. Mhm. I tutaj widać, że obie strony
liczą się ze swoimi zdolnościami i jak gdyby oceniają zdolności przeciwnika jako bardzo groźne. Więc tu nastąpiło pewne wyrównanie. No niestety wyrównanie oznacza, że armia rosyjska zyskała przewagę po części dlatego, że stało się to w fatalnym momencie, gdzie z kilku przyczyn, zarówno politycznych, jak i militarnych, osłabła pomoc dla Ukrainy. Więc no, Rosja ma przewagę. Tak. Trudno mówić o wygrywaniu wojny, bo ja uważam, że dalej zdolności żadnych do realizacji postawionych sobie celów nie ma. Czy może takie zdolności osiągnąć? W przyszłym roku na pewno nie, ale jeżeli pomoc dla armii ukraińskiej będzie słabła, a sankcje będą działać coraz gorzej, a działają w niektórych obszarach gorzej, no to finalnie kto wie. Natomiast ja bym traktował to jako bardzo, bardzo mało prawdopodobne, dlatego że taki wynik wojny byłby na tyle nie po myśli całego NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, że trudno przypuszczać, żeby do tego jednak dopuszczono. Tak? W czym ja uważam, że ta pomoc na Ukrainę w przyszłym roku zacznie płynąć. Że jednak jak gdyby tu będą ustalenia i tak dalej. Może ona nie będzie tak hura optymistyczna trochę, jak była, ale być może będzie lepiej zaplanowana, lepiej zorganizowana i być może środków będzie mniej, ale nie będą tak przypadkowe. No i ja to miałem na myśli, panie pułkowniku, mówiąc o tym przegrywaniu, bo wiadomo, że Ukraina się broni, tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Chodzi mi o ten trend, że ten trend jest niebezpieczny, że ten trend jest taki zastanawiający, zwłaszcza jeżeli coś by się zmieniło w sytuacji politycznej Stanów Zjednoczonych, no bo nie zawsze ta ekipa może rządzić właśnie w Stanach Zjednoczonych. I to mnie najbardziej tutaj zastanawia, co by było, gdyby jednak Republikanie doszli do władzy, gdyby Donald Trump został prezydentem. Jak wtedy będzie wyglądała ta pomoc dla Ukrainy i czy ona będzie? Ale... jeżeli można, panie redaktorze, jeżeli pomoc Stanów Zjednoczonych zostanie odcięta dla Ukrainy, to Ukraina pewnie wojny nie przegra, ale będzie musiała podpisać bardzo niekorzystny, co najmniej rodzaj, jeżeli nie pokój, na niekorzystnych warunkach. Tak po prostu uważam, bo Rosja nie ma zdolności okupowania Ukrainy, tak olbrzymiego terytorium z tak wrogo nastawionym społeczeństwem. Po prostu. No ale też Rosja mówi wprost, że wojnę toczy nie tylko z Ukrainą. Dlatego zaczęli mówić o wojnie, przecież to też jest właśnie dla nas. Ale jeśli chodzi jeszcze o sytuację Ukrainy, mobilizacja, o której mówi się teraz w Ukrainie, mobilizacja, która ma objąć naprawdę duże rzesze ludzi, rzesze mężczyzn. Mówi się o 500 tysiącach żołnierzy nowych, o 500 tysiącach zmobilizowanych mężczyzn. Widzimy nagrania z Ukrainy, na których widać, jak powiestki, czyli wezwania do stawienia się w armii, są rozdawane wszędzie. Od siłowni, przez ulice, po naprawdę bardzo, bardzo różne miejsca. Co pan o tym myśli? Znaczy tak, bo sytuację mamy, gdzie Rosja mówi, że mobilizacji nie będzie. Mhm. Ukraina mówi, że musi ogłosić kolejne. I no, patrząc na rozmiar państw i demografię, no, to nie jest zaskoczenie wcale. Natomiast to, że w ogóle Ukraina tą mobilizację robi, bo mnie trochę to zastanawia, bo tak naprawdę pobór na Ukrainie trwa cały czas przecież, prawda? Mhm. No więc na czym ma polegać ten nowy? Przecież cały czas Ukraina, tak, wciela kolejnych mężczyzn do armii. To ten pobór polegał na czym będzie? Nie wiem co, ciężarówki staną na ulicach i będą pakować mężczyzn do nich?
nie bardzo rozumiem, jak ma to wyglądać. Zapewne będzie to w sensie takim, że zostanie zmienione prawo, bo w tej chwili jak gdyby jest procedowana zmiana, zaostrzenie jak gdyby możliwości uchylenia się od służby. Na przykład jednym z prostych sposobów uchylenia się od służby w siłach zbrojnych ukraińskich było zaświadczenie, że jest się opiekunem osoby niepełnosprawnej. No jak Ukraińcy zrobili weryfikację po tych czystkach, to się okazało, że jedna niepełnosprawna osoba ma 5 prawnych opiekunów. No więc ma to być ograniczone, tak? Tylko do najbliższej rodziny. Kwestie studiów, na ile będą zwalniać, czyli nie, że mogę studiować 10 lat. No ale to nie da 500 tysięcy. Panie redaktorze, to nie da 500 tysięcy. No nie ma takiej możliwości. Więc nie, rozumiem. Ja zastanawiam się, na ile jest to propagandowe, niestety. Ja rozumiem, ale z drugiej strony, panie pułkowniku, pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, powiedział pan, że Rosja nie będzie robiła mobilizacji, że tak ogłaszają Rosjanie. Natomiast w Rosji... Jeżeli może, ja powiedziałem, że tak ogłosili. Nie, powiedziałem, że nie będą. Na tym to tak naprawdę ukryta mobilizacja w Rosji trwa cały czas. A. Mało tego, te warunki, które teraz proponują Rosjanie, znaczy po prostu kierownictwo państwa i armii sprawiają, że z wielu tych biednych rejonów Rosji ludzie się sami zgłaszają do tej armii. I to jest ta różnica, że już teraz w Ukrainie nie obserwujemy tych kolejek do wojenkomatów, jak ja je widziałem na początku wojny, tylko ludzie się ukrywają, a w Rosji z kolei to się zmieniło, bo gdzieś w Buriacji naprawdę, czy w Tuwie, czy w innych miejscach, w Dagestanie, chociaż akurat w Dagestanie to też było dużo rozruchów, to może zły przykład, ale też tam się zdarzają ludzie. Chodzi mi o te biedniejsze rejony Rosji, gdzie ludzie się sami zgłaszają, bo to jest możliwość awansu społecznego, no i po pół roku się wraca, plus jeszcze są skazańcy. Tam ten system tej takiej cichej mobilizacji naprawdę działa. To jedna rzecz, a druga rzecz, panie pułkowniku, o czym świadczy to, że Ukraińcy myślą w ogóle o mobilizacji 500 000 ludzi? Czy to świadczy o tym, że z szeregów ubyła naprawdę duża liczba żołnierzy, przy czym większość są to ranni bądź ludzie, którzy z innych przyczyn opuścili, bo to jest kwestia choćby PTSD i tak dalej, bądź trwałego kalectwa. No, trwałego kalectwa to nie musi być urwana ręka, prawda? Mogą być rany, które dyskwalifikują z dalszej służby w linii. No i tu myślę, że tutaj można mówić o liczbach rzędu, jeżeli chodzi o tych, którzy ubyli z szeregów różnych przyczyn. Sądzę, że jeżeli Ukraińcy mówią o konieczności 500 tysięcy, więc zapewne z szeregów ubyło około 200. Podejrzewam. No tak. Mówimy o rannych, takich, którzy nie są w stanie wrócić do armii. To znaczy się, mówiąc o zabitych, tak jak źródła zachodnie oceniają, one oceniały tam na około 70 tysięcy chyba poległych, max. To były najbardziej pesymistyczne oceny. No i one pewnie są adekwatne, tak. Natomiast dalej ja rozumiem, że jest taka potrzeba. Ja nawet z nią się zgadzam, natomiast ciągle zastanawiam się, w jaki sposób Ukraińcy chcą to egzekwować. Zapewne duża nadzieja jest w tym, że po czystkach, które zrobiono w terenowym aparacie mobilizacyjnym, on ma się okazać znacznie skuteczniejszy, czyli nieskorumpowany. Mhm. Ale na razie skuteczność tego aparatu po wymianie kadr znacząco zmalała. No tak. Bo ludzie często nie wiedzą, zarządzają którzy nie mają doświadczenia w tej pracy administracyjnej. Oczywiście lepiej, żeby był to ktoś, kto nie ma doświadczenia i go nabierze, niż ktoś, kto ma doświadczenie, ale wykorzystuje je głównie do korzyści majątkowych, prawda? Jasne. No więc tu nie bardzo wyjście było. Natomiast będziemy obserwować skuteczność tej mobilizacji, ale
ale wyzwania przed systemem ukraińskim olbrzymie stoją, żeby osiągnąć to. No i teraz sama organizacja, no ale teraz okej, no bo mówimy, że Rosjanie tworzą nowe jednostki, ale nie mają dla nich sprzętu. Ile sprzętu produkuje ukraiński przemysł zbrojeniowy rocznie? No teraz owszem, tłuką drony i to skutecznie i dużo. No na razie produkują haubicę Bohdana, tak zwaną, tak? Ale warto zwrócić uwagę, że ta haubica jest produkowana nie przez państwową zbrojeniówkę, tylko przez prywatne firmy. Czyli przez 2 lata wojny prywatne firmy osiągnęły zdolność do produkcji haubicy armaty, a państwowa zbrojeniówka nie. Zastanawiające, prawda? Tak. To też nie jest optymistyczne. Nie. Optymistyczne jest, bo że przemysł się ukraiński rozwija ten prywatny. Tak, ten rynkowy i to jest dobra droga. No, a niepokojące jest to, że te informacje o ukraińskiej zbrojeniówce, że niewydolna, że kontrakty niezrealizowane, że korupcja i tak dalej, prawda? Sporo tego w mediach ukraińskich było odnośnie ich zbrojeniówki. No i na razie, no niestety, no wygląda słabo to. Nie? No tak. I mnie jeszcze jedna rzecz przeraziła. Powiedział pan o 70 tysiącach zabitych maksymalnie. No niech będzie to od 50 do 70. To lekką ręką liczyć, jeżeli bierzemy tą statystykę 1 do 5, to ilu rannych? 200 razem z zabitymi 250 tysięcy? 350 tysięcy? Znaczy ja podałem najbardziej pesymistyczne, przy czym tak, znaczna część rannych wraca. No tak. A, bo ten przelicznik, o którym pan redaktor mówił, on obejmuje wszystkich rannych ewakuowanych z pola walki, jak gdyby. Jasne. Znaczna część z nich jest w stanie do linii wrócić. Więc to jak gdyby jest mocno zafałszowana. Przy tym te 70 to są te takie dość pesymistyczne. Natomiast biorąc pod uwagę, że Ukraińcy mówią o konieczności 500, one mogą być bliskie prawdy. Tak. Yeah. A co w takim razie z Rosjanami po tych 20 miesiącach? Cóż, spójrzmy, bo tu można sobie trochę policzyć i już może nie będziemy męczyć widzów jak gdyby wszystkimi przeliczeniami, ale wychodzi, że Rosjanom zniknęło jakieś od 350 do 400 tysięcy. Wow. Trudno jest ich znaleźć. My mówimy o zaginionych, ciężko rannych i zabitych, tak? Tak, ogólnie. A trzeba pamiętać, że część rozwiązała kontrakty w pierwszej fazie wojny i to tysiące rozwiązało kontrakty, ale gdzieś rzeczywiście między 300 a 400 tysięcy, bo to naprawdę trudno być pewnym, duży rozstrzał, ale gdzieś tyle, gdzieś w środku pewnie 350 i ich nie ma, jak gdyby. Mhm. Jak pan teraz widzi? No to tak, to jest duża liczba, potężna, choć... No tak, ale jak gdyby Rosjanie 300 tysięcy plus 480, to nam daje 780. Wcielili. W tym roku. No. Tak. No to jest... 780 tysięcy w tym roku. No właśnie. No i wydaje się, że w przyszłym roku też będą mogli. No przecież docelowo Rosjanie mówią 2,5 miliona, prawda? Bo mówimy o żołnierzach i cywilnym aparacie, a w armii, tak? Proszę nie, mówimy o żołnierzach, z tym, że trzeba pamiętać, że znaczna część rosyjskiej armii to są siły strategicznego odstraszania i tak dalej, bo też warto spojrzeć. Bo kluczowe jest tak naprawdę, ilu z nich walczy, to pierwsze, i jakie są zdolności ich uzupełnień. I w tej chwili z analiz takich wielokierunkowych wynika, że na tej linii styczności wojsk walczy po obu stronach między
120, może 150 tysięcy. To są ci, którzy walczą. Z tych dalej, mniej więcej połowa z tego to są ci, którzy ich rotują, uzupełniają, czyli jakieś kolejne 50-70 tysięcy, a reszta to są tyły, logistyka i tak dalej. Czyli każda ze stron jest w stanie wystawić do walki obecnie i to nie jest naraz wszystkich, tak? Ale ogólnie tych, powiedzmy, walczących Indian to jest zapewne po jakieś 250 tysięcy po każdej ze stron około. I jak gdyby logistyka stron też nie bardzo jest w stanie zabezpieczyć większą ilość. Dopiero te zdolności są budowane. I przy czym armia rosyjska chyba buduje je szybciej, jeżeli chodzi o rozbudowę logistyki swojej, niż armia ukraińska. No dlaczego? No bo armia ukraińska dalej uzależniona jest od zachodniej pomocy. A jednak Rosjanie, pomimo sankcji, przemysł przestawili i ta produkcja ich wzrosła i jeszcze wzrośnie. Mhm. Więc zdolności logistyki rosyjskiej będą rosły i zdolności wystawienia, zabezpieczenia jak gdyby większej ilości żołnierzy, którzy będą walczyć, też zapewne w przyszłym roku wzrosną. Oczywiście pod dużym znakiem zapytania pozostają zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o pojazdy bojowe wszystkich typów. No tu są bardzo duże dyskusje, bardzo duży rozstrzał jest, ale no dalej są to ilości, które pozwalają armii rosyjskiej zachować co najmniej te zdolności, które obecnie ma, jeśli o sprzęt chodzi. Jeżeli nawet nie lekko zwiększyć, bo oceny w stratach, jeśli mówimy o sprzęcie, te potwierdzone przez materiały zdjęciowe, filmowe i geolokalizacje, i one należy, i je należy podnieść no, przynajmniej o 1/3. Tak jak gdyby metodologia liczenia tego nakazuje, rosyjskie to są, z tego co pamiętam, teraz 13,5 tysiąca, czyli mówimy o stratach rzędu 17-18 tysięcy, może 19 jednostek sprzętowych wszystkich typów. Tyle ogółem pojazdów stracili Rosjanie. Straty ukraińskie są mniej więcej 2,5 raza mniejsze. Czyli jeden pojazd bojowy ukraiński na 2,5 rosyjskiego. No, czy to jest ok? No nie bardzo. Nie bardzo, niestety, ale liczniki mówią, że Ukraińcy muszą niszczyć 4, 5, 6 jednostek rosyjskich, żeby mieć przewagę. 1 do 2,5 to jest za mało. No i biorąc to wszystko pod uwagę, panie pułkowniku, co pan przewiduje w zimie, w najbliższych miesiącach? Zapewne Rosjanie rozpoczną kontrofensywę, bo to, co już oni zaczęli, jest taką formą kontrofensywy, ale nie jako zorganizowanego kontruderzenia, tak? Tylko uderzeń na wielu kierunkach, które mają utrzymać dogodne warunki przewagi dla Rosjan. No i zapewne uderzą, kiedy mrózł, przynajmniej tak wszyscy analitycy mówią, w sensie analitycy tacy, którzy mają dostęp do źródeł mniej lub bardziej jawnych i zapewne tak się stanie. Natomiast czy to będzie sukces? No pytanie, co jest sukcesem? Czy zdobycie Awdijewki cokolwiek zmieni? No niewiele zmieni, tak? Rzeczywiście Ukraińcy stracą bardzo dogodną pozycję, która pozwalała na kontrolowanie dużej części Donbasu, ale No, Ukraińcy raczej nie są w stanie odbić Donbasu w najbliższym czasie, stąd utrata tej pozycji, ona niewiele zmienia. Bardziej tu utrata Marinki. Utrata Marinki może być boleśniejsza, bo tam jest problem z umocnieniami w głębi ukraińskich, zdaje się, lekki, prawda? No, pod Bachmutem Ukraińcy no niestety tracą szybciej teren, niż go zdobywali. No też, tak. Ale tracą. No i teraz pytanie,
bo jak gdyby nie odbieram tego, mówię to z przykrością, ale nie odbieram tego jako tragedię, bo gdyby mieli znowuż poświęcić najlepsze brygady po to, żeby bronić kilku okopów i zrujnowanej wioski, okej, no to jest to porażka wizerunkowa, no ale lepiej się wycofać. Dokładnie. No a to jest też pytanie, panie pułkowniku, jak pan ocenia, czy Rosję stać tej zimy na jakąś ofensywę większego rodzaju? Ja tutaj nie mówię o zdobywaniu Awdijiwki, takich ostatnich tych ataków, uderzeń rosyjskich przez ten ostatni rok, jak Soledar, jak Bachmut, takiego pełzającego uderzenia, które oni stosują gdzieś w Donbasie, czy rzeczywiście ich stać, żeby na przykład otworzyć jakiś nowy front na północy, bo takie też się pojawiają teorie. To znaczy tak, przy tej sytuacji obecnej, czyli takim zaangażowaniu sił, które mają obecnie Rosjanie, raczej nie. Natomiast jeżeli przestaną się pojawiać kolejne rzuty pod Marinką, pod Awdijiwką, to tam siły Rosja zgromadzić będzie. Ale moim zdaniem nie będą one na tyle duże, żeby one zmieniły obraz dramatycznie pola walki. Osobiście wątpię jednak. Jednak tam Ukraińcy położyli pola minowe i one będą dużą przeszkodą. Tam nie wszędzie teren jest korzystny do prowadzenia uderzeń, więc można kanalizować ruch rosyjskich ugrupowań. Czy jest taka możliwość? Jest. Czy ona zmieni obraz pola walki? Nie wydaje mi się. To pozytywne informacje na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. To tak, teraz... Natomiast dalej, bo my cały czas jak gdyby, w nas jak gdyby początek tej wojny rozbudził takie bardzo duże nadzieje. Tak. Przy czym moje może o tyle mniejsze były, że ja jednak bardziej odporny byłem na te przekazy propagandowe i tak dalej, bo jak gdyby moje wyszkolenie też trochę mnie uodparnia na taki hura optymistyczny przekaz. Z kolei pan redaktor sam oglądał i sam potrafił oddzielić sobie ten przekaz. Aczkolwiek oczywiście obaj wspieraliśmy i wspieramy działania ukraińskie, bo tu żadnego symetryzmu nie ma. To mówimy o ludziach, którzy bronią kraju, języka, chcą budować kulturę własną i tak dalej. Ale to rozbudziło nadzieję mocne, bo jednak człowiek mimo wszystko poddany był tej presji medialnej i to te nadzieje tworzyło. I pamiętajmy, od czego wyszliśmy, czyli od tego, że jak dobrze pójdzie, to Ukraina się będzie broniła kilka miesięcy. To było takie naprawdę wow. A potem, że się w ogóle obroni, wow. Kijów się obroni. Teraz jak gdyby mówimy, Ukraina przegrywa wojnę, bo nie udało im się pokonać uderzeniem rosyjskiej armii. Więc ważne, żebyśmy jak gdyby zachowali rozsądek w tym wszystkim. Oczywiście nadzieję, jak gdyby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Może to nie jest adekwatne, bo tu mówimy o wojnie i tragedii, śmierci, ale tak to działa. Natomiast nadal Rosja ma przewagę. Ta przewaga, jeżeli Zachód nie będzie mądrze wspierał Ukrainy, ta przewaga może wzrosnąć. Siły rosyjskie będą się rozbudowywać. W przyszłym roku mogą Rosjanie otworzyć kolejny kierunek, aczkolwiek jeżeli to zrobią tej zimy, to będzie to za szybko, moim zdaniem. Jeszcze nie, ale czy teraz przewaga armii rosyjskiej będzie rosła, ukraińskiej będzie malała? Jeżeli Ukraina nie będzie rozbudowywać przewagi technologicznej, czyli nie będzie dostawać nowoczesnego uzbrojenia, nie będzie się na nim szkolić, czyli nie będzie to proces zaplanowany, ciągły, jako zdobywanie zdolności, spójrzmy na mapę, nie ma cudów. Jeżeli Ukraina nie zdobędzie przewagi technologicznej, samo bohaterstwo żołnierzy, wola walki nie wystarczy. A pamiętajmy, że mimo wszystko
No, jeżeli spojrzymy na jakość żołnierzy, dalej mamy tysiące ukraińskich żołnierzy, którzy są gotowi rzeczywiście polec za swój kraj i walczyć do ostatniego magazynka. Mhm. Ale mamy też tysiące, których tak naprawdę zmuszono do tego, żeby do okopów poszli i w tych okopach walczyli. I ta jakość spada. No, no niestety, tak. Ale to jest naturalne. Tak to działa. Tak to po prostu działa. A w przypadku Rosjan, no ile razy, panie redaktorze, słyszeliśmy, że morale armii rosyjskiej jest na dnie. Tak. Ja pamiętam, ile razy mówiłem, że w to nie wierzę. Nie policzę nawet. Dlatego, tak, że mylimy morale z moralnością, a świadomą dyscyplinę z wymuszaniem posłuszeństwa. Dokładnie. I gdybyśmy mówili o moralności i świadomej dyscyplinie, no to tak. Tylko że rosyjski system jest zorganizowany tak, że będzie działał, gdzie będzie morale bez moralności i dyscyplina bez jej świadomości. Jasne. Po prostu. I ta masowość działa. Przy czym też jest to pewne uproszczenie, bo w armii rosyjskiej zawsze były i są nadal formacje, które tą dyscyplinę mają świadomą, mają wolę walki i tak dalej. I te formacje były, one są nadal, pomimo dużych strat, one utrzymały tą zdolność, dlatego że następowała pewna selekcja rekruta mimo wszystko. I Rosjanie, jednak tworząc jednostki nowe, starają im się zapewnić podstawowe zdolności do prowadzenia walki. Czyli czasy, kiedy rzucono 70-80 tysięcy niewyszkolonego rekruta, żeby zapchać front, te czasy minęły i nikt nie wskazuje, żeby miały wrócić. Jasne. Czyli mamy takie podsumowanie trochę przestrogi, ale też trochę uspokojenia. Ja już na sam koniec chciałem ostatnie pytanie zadać, bo wiele o tym rozmawialiśmy. Panie pułkowniku, w ostatnich miesiącach, jak pan ocenia to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Ta operacja w Gazie Izraela trwa, widzimy dalej straszne obrazki, mniej się o tym oczywiście mówi. To dalej będzie wyglądało? Czy to widać jakąś perspektywę na zakończenie tego? Bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wiele religii będzie to świętować, zarówno i katolicy, jak i prawosławni. Na Ziemi Świętej, tak nazywanej, cały czas wojna. No właśnie, tu akurat święto Bożego Narodzenia raczej obchodzone nie będzie, z przyczyn oczywistych, ale znaczy ten konflikt, on przebiega w zasadzie bez zaskoczeń, czyli Izrael powiedział jasno, że on będzie dążył do zniszczenia struktur Hamasu w sposób militarny. Sam sposób prowadzenia walki też żadnego zaskoczenia nie stanowi, bo było wiadomo, jak armia izraelska walczy, jakie ma taktyki, techniki i tak dalej. I tutaj no, uderzenia lotnictwa, artyleryjsko-rakietowe, działania przede wszystkim wojskami pancernymi, bo armia izraelska jest armią pancerno-zmechanizowaną, to jest armia ciężka i ona ten pancerz doskonale wykorzystuje. Owszem, toczą się walki miejskie, szturmowe, no ale nie one decydują. Armia izraelska ma wyspecjalizowane jednostki do walk tunelowych na przykład, tak, czyli mają jednostki szturmowe saperów, mają jednostkę wyposażoną w psy i z tego korzystają. Technicznie też są przygotowane, bo mówimy o wyspecjalizowanych ładunkach, które po to zbudowano, żeby właśnie niszczyć tunele. Kwestia zakładników, ona jest ważna, ale nie zatrzymała armii izraelskiej i to też jest nic nowego. Nigdy zakładnicy nie powstrzymywali działań izraelskich służb czy izraelskiej armii. No, dlatego, że jest to polityka Izraela, nie opłaca brać się zakładników, bo nas to nie powstrzyma. No i więc tu zaskoczeń nie było żadnych. Opór Hamasu, no
też jakoś jak gdyby nie okazał się jakoś wyższy niż można było oczekiwać. Czyli w zasadzie nie ma zaskoczeń. Finalnie dojdzie do jakiegoś porozumienia, dojdzie do zawieszenia broni i sytuacja obu stron będzie gorsza niż przed konfliktem. Tak naprawdę zarówno Palestyńczycy, a już w ogóle mieszkańcy Strefy Gazy, jak i Izrael ze względu na pozycję międzynarodową, no tak. Bo tutaj propagandowo tą wojnę wygrywa Palestyna obecnie, no obie strony będą w gorszym miejscu niż były. Wygranym będzie polityczne skrzydło Hamasu. Militarnie tak. Nie, bo to tysiące bojowników zginęło i jeszcze zginie, ale generalnie Hamas, ta część polityczna, która bynajmniej nie jest w Strefie Gazy i się nigdy tam nie znajdzie, będzie miała z tego profity, bo popłyną zapewne fundusze, popłyną finanse, no i udało im się osiągnąć cel, czyli zablokować proces normalizacji stosunków izraelsko-arabskich. Moim zdaniem taki był główny cel i Hamasowi to się udało. Więc generalnie no, Hamas pod pewnymi względami poniósł sukces. Natomiast pozostaje pytanie, na ile zniszczono struktury militarne Hamasu i na ile szybko będzie się w stanie odtworzyć. Ja tu jestem, no, zależy z jakiej perspektywy spojrzeć, ale jeżeli chodzi o zdolności odtworzenia, to byłbym z perspektywy izraelskiej, mówiąc, czyli byłbym pesymistyczny, czyli że Hamas te struktury otworzy dość szybko, tym bardziej, że następuje radykalizacja postaw na zachodnim brzegu. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, co widzimy, jakie obrazki widzimy z Gazy, no bo tutaj trzeba dodać, jak zwykle w tej chwili, że to wszystko dzieje się kosztem tysięcy zabitych palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Tak, no tu niestety Izrael, który zaczął wojnę z pozycji ofiary, czyli no bo był ofiarą bestialskiego ataku. Tak. No, atak był sam w sobie, był bestialski, nieakceptowalny absolutnie, nawet biorąc pod uwagę trudną sytuację dramatyczną Palestyńczyków, politykę Izraela i tak dalej, ale to jest moja opinia, ja się jej trzymał będę. Natomiast niestety, tak jak też mówiłem wielokrotnie, istnieje coś takiego jak proporcjonalność użycia siły i tak. Izrael miał prawa tej siły użyć, natomiast użył jej w skali nieproporcjonalnej. I używa dalej. I dlatego w tej chwili nie jest postrzegany, inaczej jest mniej postrzegany jako ofiara z prawem do reakcji, tylko jako niestety, ale agresor. Panie pułkowniku, trudno niestety, ale postrzegać kraj, który równa teraz kwartały całe z ziemią jako ofiarę. Niestety już ten moment tak, chyba w postrzeganiu całej opinii minął. I to jest akurat dla mnie, to tutaj nie ma pozytywnych informacji żadnych. Giną cały czas cywile i są zabijani. Giną i to jak gdyby... Cały czas tej proporcjonalności użycia siły nie ma co. Nie ma co, gdyby no tak, no pozwala oszczędzać życie żołnierzy izraelskich. Tak, rzeczywiście. No bo niszczenie, równanie ulic całych, no jednak zmienia te walki uliczne w zupełnie coś innego. Przy tym, jak pan redaktor pamięta, ja mówiłem od początku, że to nie będzie Stalingrad, nie? Owszem, będą działania szturmowe, jak najbardziej jednostki izraelskie będą zmuszone do walki w budynkach, ale one nie będą miały zasadniczego znaczenia na wynik starć. One będą istotne, one będą powodować straty, no ale zdecydują czołgi, ciężkie transportery opancerzone spychacze, artyleria i lotnictwo. Po prostu. Niestety. Albo no, niestety, no. To nie jest, tutaj źle powiedziałem.
Chodzi mi po prostu o to, że no to się po prostu, wiemy jak to się skończy, tutaj nie ma jakby chyba innego wyjścia. Mnie po prostu przeraża to, że jednocześnie właśnie ginie tak wielu cywilów. To jest przerażające. Znaczy, nie zawsze, ja co prawda jestem żołnierzem, ale ja zawsze uważałem, że wojna jest zawsze zbrodnicza, tak? Bo cywile będą ginąć zawsze. I owszem, są rzeczy, za które warto walczyć. Jeszcze mniej jest rzeczy, za które warto ginąć, ale takie rzeczy są. Tak. No nie włożyłbym munduru, gdybym w nie nie wierzył, że tak jest. Ale naprawdę jest to bardzo niewiele takich rzeczy. I cywile zawsze powinni być objęci szczególną ochroną. Nieważne, w jakim języku mówią, jakie tak, są narodowości. Ale to są tak, ale to są ofiary. Tak. I taką perspektywę należy mieć po prostu. Dziękuję panie pułkowniku za tą rozmowę. Niestety, proszę państwa, przed nami święta Bożego Narodzenia, koniec roku, ten rok będzie się kończył w cieniu dwóch wielkich konfliktów, jednego na Bliskim Wschodzie, jednego w Europie dalej, no a jak wiemy też w innych rejonach świata również, w wielu miejscach nie jest spokojnie. Życzę państwu wszystkiego dobrego. Panie pułkowniku, panu również życzę wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta i na nowy rok. I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, moim gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Ja również życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i oby przyszły rok trochę pod innym znakiem przebiegał, przynajmniej w Polsce. Dokładnie. Obyśmy zachowali spokój, rozsądek i mądrość narodową, żeby nam jej nie zabrakło. Właśnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.